Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Jezusa Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Czyta Iwonna Teresa. Tradycja kultu Matki Bożej w Kęble i w Wolnicy sięga prawdopodobnie okresu najazdów tatarskich na Rzeczpospolitą pod koniec XIII wieku. W kronice parafialnej czytamy opowieść przekazywaną w wąwolnickiej tradycji o początkach kultu na tych terenach. Strasznym był rok 1278 dla Polski. Nawała tatarska zalała ją całą. Ziemia lubelska najwięcej od innych spustoszeniu uległa. Wtedy w głąb kraju spieszyły krocie barbarzyńskich zagonów. Tu zakładały główne swoje obozowiska, tu zwozili łupy świeżą krwią zbroczone, spędzane krocie nieszczęśliwych jeńców przeznaczonych na niewolników Hana. Po wielkich spustoszeniach Lublina przyszła kolej na Wąwolnicę, położoną od niego o 4 mile drogi. Bitwy rozgrywały się w Kęble koło Wąwolnicy, wśród lasów, gdzie znajdowała się statua Matki Bożej. Przy drodze, koło wielkiego kamienia, Tatarzy rozbili obóz. Tu gromadzili łupy i przetrzymywali jeńców. Na ogromnym głazie ustawili statuę Matki Bożej, a ponieważ widzieli, jaką czcią otaczali ją Polacy, a szczególnie mieszkańcy tych okolic, urządzali sobie z niej kpiny na oczach zniewolonych. W tym czasie pod Głuskiem Opolskim rozgrywała się ostateczna walka Tatarów z dziedzicem Wąwolnicy Ottonem Jastrzębczykiem. Chorągiew Hana padła, kiedy uciekający w popłochu najeźdźcy zbierali łupy i jeńców z Kębła. Nad Matką Bożą ukazała się jasność i Maria zaczęła unosić się w górę. Na przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby uchodząc z rąk niewiernych. Czasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy jak najszybciej uciekali, tak, że łupy, co nie były w wozach i jeńców, pozostawili, nie myśląc o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła na kamieniu. Patrzący na te wydarzenia jeńcy zrozumieli, że nadszedł czas łaski. Poczuli obecność Boga, który przywrócił im wolność. Działo się to w pierwszych dniach września 1278 roku. Miejsce tego wydarzenia, gdzie pozostały lipa i głaz, było często odwiedzane przez ludzi, gdyż po objawieniu się Matki Bożej wieść o cudzie rozeszła się błyskawicznie. Wtedy, kilkaset kroków od tego miejsca, dziedzic Otto Jastrzębczyk postanowił wybudować drewniany kościół, w którym umieszczono cudowną figurkę. Wkrótce figurka zasłynęła wielkimi łaskami. Dlatego w dawnej Polsce z daleka wędrowali do niej pobożni pielgrzymi ze swoimi potrzebami i nadziejami. Ojcowie benedyktyni objęli patronat nad kościołem Matki Bożej w Kęble i nad cudowną figurką. Widząc, jakich łask od Matki doznaje lud, donieśli o tym swemu przełożonemu ze Świętego Krzyża. Ojciec Chrystyn Mirecki przybył tu, by przekonać się, jaką opieką otoczyła Pani Kębelska swój lud. Wtedy udał się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o przeniesienie Matki Bożej z Kębła do kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wąwolnicy jako okazalszego, gdyż tamten w Kęble był mały i zniszczony,
a tym bardziej, że benedyktyni musieli tam co dzień do odprawiania nabożeństw dochodzić. Stolica Święta takowe przyzwolenie dała. W dniu 8 września 1700 roku za zgodą papieża Innocentego XII odbyło się przeniesienie w uroczystej procesji figurki Matki Bożej z Kębła do kościoła parafialnego w Wąwolnicy. Figurka Matki Bożej umieszczona została w ołtarzu głównym i w tym samym miejscu pozostaje do dzisiaj, a ponieważ sprowadzono ją z Kębła, dlatego nazywana jest Kębelska. Zachowana do naszych czasów figura kębelska pochodzi z około 1440 roku. Kościółek Najświętszej Maryi Panny w Kęble został rozebrany. Na pamiątkę na jego miejscu wierny lud postawił figurkę ze statuą Matki Bożej, a kamień początkowo pozostawał pusty. Jednak później stanęła na nim kapliczka wybudowana przez ociemniałego Franciszka Klępińskiego, mieszkańca Wąwolnicy. W dniu 15 sierpnia 1840 roku ksiądz Jan Patro, proboszcz parafii, ustawił w kapliczce figurkę Matki Bożej przeniesioną z kościoła świętej Marii Magdaleny. Wtedy fundator kaplicy Franciszek Klępiński odzyskał wzrok. Podobnie Klemens Figiel, cieśla z Klementowic, dotknięty paraliżem, ze szczerą modlitwą doczołgał się do ołtarza z cudowną figurką, a odzyskawszy zdrowie, poszedł do Kębla na miejsce objawienia. Tak pochylała się pani kębelska nad biednymi, chorymi, nieszczęśliwymi, którzy uciekali się do niej. Tak chroniła swój lud przed wojną, niewolą i zarazami dziesiątkującymi całe rodziny. Kiedy w 1892 roku zaczynała się szerzyć zaraza, ksiądz proboszcz Józef Pruszkowski głosił z ambony: widzę, że nad naszą parafią łaską Marii jesteśmy osłonięci, jakoby płaszczem Maryi Kębelskiej. Potwierdzeniem wielowiekowego kultu i łask Pani Kębelskiej, jakie miały miejsce w przeszłości, a których doświadczają również dzisiejsi pielgrzymi, stała się koronacja cudownej figury papieskimi koronami. Odbyła się ona w 700-lecie objawień 10 września 1978 roku. Dokonał jej za zgodą papieża Pawła VI ordynariusz lubelski, ksiądz profesor biskup Bolesław Pylak. Ze Złotej Księgi Łask. O Maryjo, Matko mego Zbawiciela, taki smutny dziś ku Tobie wznoszę wzrok, bo Ty zawsze mnie rozumiesz, rozweselasz. Proszę, pomóż, obdarz mnie radością swą. O Maryjo, widzisz, jaką wielką boleść w sercu mam. Tobie ufam ponad wszystko. Ty rozumiesz, że nie mogę dłużej tak. Chciej więc zmienić coś w mym życiu. Więcej mi radości daj. Opieki Matki Bożej doświadczają wierni przebywający z różnych stron Polski, diecezji, dekanatu i ludzie miejscowi. O ich wdzięczności świadczyć mogą wota wystawione w kaplicy i zapisy zebrane w Złotej Księdze Łask Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, prowadzonej przez kustosza sanktuarium. Odnotowane wpisy w ilości ponad 200 mówią o odzyskanym wzroku, wyleczeniu nowotworu, nagłej poprawie zdrowia, opiece w trudnych chwilach życia, wysłuchaniu próśb, szczęśliwym urodzeniu dziecka, nawróceniu. W dniu koronacji Matki Bożej Kębelskiej zgłoszono 4 uzdrowienia i 1 nawrócenie.
Fragmenty zeznań ze Złotej Księgi Łask przytoczono tutaj jako świadectwo ludzi, którzy wierzą, że za przyczyną Matki Bożej Kębelskiej doznali szczególnych łez. Pozwólcie, że kilka z nich przeczytam. Wpis z marca 1966 roku. 28 grudnia 1965 roku odwiozłam męża do szpitala. Stwierdzono, że rak zaatakował górną część żołądka i przełyk. 1 stycznia 1966 roku przyjechałam tu, do tej kaplicy i prosiłam Matkę Bożą o uratowanie mi męża. Została odprawiona msza święta w jego intencji. 10 stycznia męża operowano. Matka Boża dopomogła. Operacja udała się. Dziś, 25 marca 1966 roku, składam to wotum, serce, i dziękuję Ci, Matko, za uleczenie męża. Miej go w swej opiece, Helena. Inny zapis, pochodzący z roku koronacji, jest w swojej treści szczególnie wymowny. To potęga wiary, Bożej miłości i pamięci domu rodzinnego. Byłam wojującą ateistką. Przyjechałam do Wąwolnicy na uroczystość koronacki Matki Bożej Kębelskiej z zamiarem wyszydzenia tych wydarzeń. Kiedy jednak weszłam na teren, na którym były tłumy czekające przy konfesjonałach, nie umiałam wytłumaczyć, że nastrój opanował również mnie. Łzy cisnęły się do oczu. Idę do kościoła, klękam przed ołtarzem, długo się modlę. Przypominam sobie moją matkę, która wychowała mnie religijnie, ale później straciłam wiarę. Wstałam od ołtarza i poszłam do spowiedzi. Dziennikarka z Lublina. W listopadzie 1982 roku o cudowne wstawiennictwo Matki Bożej Kębelskiej modlili się rodzice umierającej Magdy z Komarowa. Rozległy głos mózgu powodujący paraliż rąk i nóg, a następnie utrata przytomności kazały lekarzom w Warszawie postawić tragiczną diagnozę. Na operację było za późno. Lekarze uważali, że będzie lepiej dla rodziców, jeśli dziecko umrze w domu. Podczas gdy matka z dzieckiem w niedzielny poranek jechała karetką z Warszawy do kliniki w Lublinie, w Wąwolnickiej kaplicy Matki Bożej Kębelskiej modliła się rodzina. Ojciec, babcia, wujek. Pomoc przyszła nagle. Magda w drodze do domu otworzyła oczy, zaczęła spokojnie oddychać. W Lublinie badania nie wykazały żadnego guza. Dziecko jest zupełnie zdrowe. W podziękowaniu za uzdrowienie rodzice złożyli Matce Bożej ślubną obrączkę. Pani Justyna zamieszkała w Lublinie 26 lipca 2008 roku, umierająca w szpitalu na ostrą białaczkę szpikową, 99% komórek rakowych. W tym czasie nabożeństwa o uzdrowienie duszy i ciała w sanktuarium w Wąwolnicy, na którym jej rodzina modliła się o jej zdrowie, o godzinie 20:30 nagle sama usiadła na łóżku, a parę godzin później sama poszła do łazienki. Po przeprowadzeniu badań nie wykryto żadnej komórki rakowej w jej organizmie. Księga Łask Matki Bożej Kębelskiej zawiera wpisy osób przybyłych tu z daleka, nawet z zagranicy. Zawierają one w swej treści wielką naukę życia, mówią o sile nadziei i wiary, których nie jest w stanie przyciemnić cierpienie. Dziękujmy Maryi za wszystkie łaski, którymi obdarza przez swe wstawiennictwo. Matko Boża Kębelska,
Módl się za naszym narodem, o jego nawrócenie całkowite do Boga, Pana naszego i Stwórcy. Módlmy się, aby naród odwrócił się od zła i żeby zły duch nie gnębił Twoich dzieci. Matko Boża Kębelska, wstawiaj się za naszym narodem polskim, w kraju i za granicą. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.